Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Paweł Adamarek, jestem jezuitą pracującym w domu rekolekcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach. Mam tą przyjemność, ten zaszczyt, że poprzez kolejnych 7 dni będę prowadził wprowadzenia do modlitwy na podstawie tekstów ewangelicznych, poprzez które będziemy chcieli wydobyć obrazy Jezusa. Dzisiaj w pierwszym dniu będziemy próbowali uchwycić, pomedytować nad obrazem Jezusa ratownika. Uczynimy to na podstawie Ewangelii świętego Mateusza, perykopy wziętej z rozdziału 14, wersety od 22 do 33. Aby głębiej wejść w dynamizm tej sceny, proponuję, aby rozpocząć od obrazu, od wyobrażenia. Wyobrazić sobie roczącego Jezusa po jeziorze i w samym sercu tej sceny Piotr prosi Jezusa, mówiąc: jeśli to Ty jesteś, to każ mi przyjść do siebie. I Jezus mówi: przyjdź. I wiemy, że kiedy Piotr będzie kroczył po jeziorze, zacznie tonąć i zawoła do Jezusa, swojego mistrza, i Jezus wyciągnie Piotra z tej toni wody. I proponuję, aby sobie wyobrazić Piotra tonącego. Wyobrazić i poczuć, co też przerażony Piotr może przeżywać. I poczuć, tak jak Piotr, tą silną rękę, to silne ramię Jezusa, który stojąc na wodzie, wydobędzie, podniesie Piotra i Piotr przez tą chwilę będzie mógł stanąć naprzeciw Jezusa i odkryje w Jezusie jedynego ratownika swojego życia. I także i my możemy, tak jak Piotr, w naszym życiu poczuć tą silne ramię, silną tą moc Jezusa, który nas ratuje, i także tak jak i Piotr, i my, i Ty, i ja możemy rozpoznać i poczuć, że Jezus jest naszym ratownikiem. Oto ta perykopa. Pamiętajmy, że scena, którą za chwilę odczytam, poprzedza ją pierwsze rozmnożenie chleba. Ta scena, kiedy Jezus kroczy po jeziorze, jest o wiele bardziej dramatyczna, dynamiczna, ale także tutaj w centrum Jezus okaże się tym ratownikiem. Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po jeziorze przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Jak zaznaczyłem wcześniej, teraz już wyczuwamy, że scena jest bardzo dynamiczna, bardzo tragiczna, i scena, którą wydaje się, że aranżuje sam Jezus. I przejdźmy teraz po kolei tą scenę, zwracając uwagę na dwa wymiary. One pomogą nam nieco głębiej poczuć, co się dzieje w tej scenie, i głębiej ją poczytać, rozpoznać. Pierwszym wymiarem, który chciałbym, abyśmy zauważyli, jest wymiar przyrodniczo-naturalny. Wymiar wody, wymiar wiatru. Wymiar ten, który powoduje w apostołach i także w Piotrze lęk,
niepewność, brak poczucia bezpieczeństwa, brak poczucia kontroli. Jezus przynagla apostołów, aby wsiedli i wyprzeć do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg. On sam jeden oddziela się od nich, wstępuje na górę, aby się modlić. A więc Jezusa nie ma razem z apostołami w łodzi, tylko oni sami. I teraz mamy to uderzenie wiatru, uderzenie fal. Łódź miotana falami, bo wiatr był przeciwny, oddalona od brzegu. Poczujmy to, co mogli przeżywać uczniowie w tej łodzi. Nie ma mistrza, łódź jest miotana falami, wiatr jest przeciwny, są daleko od brzegu. Także zwróćmy uwagę na odniesienie czasowe. Jest to czwarta straż nocna, a więc czas między godziną 3 i 6 nad ranem. Teraz, kiedy Jezus przychodzi do nich, oni nie mogą Go rozpoznać. Krzyknęli i widzą w Jezusie zjawę. I w tym kontekście Jezus przychodzi i ukaże siebie jako ratownik. W tej scenie Piotr jest tym, który, jak to Piotr zazwyczaj się zachowuje, jest pierwszym. Pierwszym, który chce udowodnić, że jeżeli to Ty jesteś, Jezu, to każ mi przyjść do siebie. Chcę Cię Twoimi zmysłami rozpoznać. Drugi wymiar pokazany w tej scenie to jest wymiar, cała scena jest zanurzona w modlitwie. Pierwszy rodzaj modlitwy, a widzę tutaj 3 rodzaje modlitwy. Pierwszym rodzajem jest modlitwa wstawiennicza Jezusa. Jezus wstawia się za swoimi uczniami, wstawia się za Piotrem, aby ta próba, którą oni przeżywają, próba wiary, czy w tym doświadczeniu braku poczucia bezpieczeństwa, lęku, będą wołać do Niego, czy też skupią się na swoich ograniczeniach, swoich niepokojach. Jezus, który się modli, z góry patrzy na tę scenę i wstawia się do Ojca za swoimi uczniami. Drugi rodzaj modlitwy reprezentuje święty Piotr. Piotr, który wychodzi z łodzi, prosi Jezusa, aby mógł przyjść do Niego po falach, po wodzie, pozwala Piotrowi, aby Piotr przyszedł do Jezusa. Teraz Piotr, krocząc do Jezusa, kiedy patrzy na Niego, może spokojnie iść po tej wzburzonej wodzie. Natomiast kiedy patrzy na silny wiatr, uląk się, to jest to przejście Piotra z osoby Jezusa na lęk, na doświadczenie braku bezpieczeństwa, braku stabilności. I te lęki uderzają na Piotra w jego wnętrzu. I Piotr zaczyna tonąć. I pojawia się ta modlitwa prośby, modlitwa wołania osoby, która nie radzi sobie z własną emocjonalnością, tonie i woła do osoby Jezusa. Panie, ratuj mnie. Panie, Ty jesteś Panem. Ratuj mnie, osobę kruchą, osobę zalęknioną. I teraz Jezus natychmiast jest tym ratownikiem, który na taką modlitwę prośby nie może pozostać obojętnym, ale natychmiast wyciągnął rękę, chwycił Piotra i wyciągnął go. Wyciągnął Piotra, aby Piotr mógł stanąć twarzą w twarz przed swoim mistrzem. I trzeci rodzaj modlitwy to jest modlitwa wyznania wiary, modlitwa adoracji. Kiedy Jezus już jest w łodzi, zebrani tam uczniowie upadli przed Nim. Akt adoracji, akt uznania w Jezusie prawdziwego Syna Bożego. Bo tak jak i Piotr, oni rozpoznają w Jezusie ratownika, tego, który może być dla nich tarczą, obroną, bezpiecznym portem. Zechciejmy i my podążać tą drogą modlitwy i w Jezusie rozpoznać i uznać jedynego ratownika naszego życia, jeżeli będziemy w Niego wpatrzeni, jeżeli będziemy w Nim rozpoznawać i wyznawać prawdziwego Syna Bożego i On może być dla nas ratownikiem w różnych burzach naszego życia.